No dobra, chłopaki, to idzie fajnie poskuminać. Jeżeli pomału te zdjęcia. Tu Balsztajn, to 2012 rok. Wszystko my to przeżyli, każda jedna koszulka, każdy jeden puchar, każde jedno zdjęcie, wszystko jest ciekawe i wszystko się przypomina to, co było. Jest to cały przegląd historii Arsenalu, od trofeów, sukcesów, meczów wyjazdowych za granicą, inspiracji Arsenalu, czyli jest również część o Arsenalu Londyn, angielskiej drużynie. To jest u mnie na placu, gdzieśmy biegali za bajkli tak zwanych. Bramkę jest porysowano, cały czas jeszcze stoi, znaczy się jest pomalowany, ale już napis Arsenal, już zostało tylko kawałeczek tego A. No, zaczęliśmy jako mali chłopcy, bajkle tak zwani. Zapisaliśmy się do turnieju dzikich drużyn, który organizował wtedy MGKS Mikulczyce Rokitnica. I nie chciał nas pan, który to tam organizował, zapisać, ale przeczytał lista. Pudło, Krystian, tam Piotr, Kirszniok, Godowa, wy się jesteście synami od tego piłkarza, tego, bo ojciec grał i od kolegi, dobra, to nas zapisze. No i zapisał, no i tak to się zaczęło. To jest taka druga rodzina, to myśmy w klubach, żeśmy też chłopcy grali tu, to takie się przychodziło z pracy i się dzisiaj mecz, idziemy, to takie przeżycie to było. Dużo tu już młody na rybek na przykład, to wszystko synowie ten cały i bardzo dużo zawodników, co rozegrało. Tu jest od brata syn, drugi brat, mój syn, od Romana jeden, od Wilusia, Adi jest. To wszystko modno, na rybki młode. To jest taka rodzinna tradycja, bo jak mój ojciec grał, ja zacząłem, no nie od początku się interesowałem piłką, ale tak cały czas przy Arsenalu byłem, i bo to były różne spotkania rodzinne. Jeszcze w latach 80., tak pamiętam, wczesne 90. No później też już zacząłem sobie piłkę kopać, więc tak zacząłem, udało mi się tam 800 meczy zagrać. Takie rodzinne spotkania, to też przychodził dziadek kibicować, tak, ojciec grał. No, jak był tutaj w pobliżu, to zawsze na mecze przychodził, ale też nawet choćby zagrać parę minut, no to też się do stroju przebierał, bo to też taka tradycja, że żeby mecz był zaliczony w Arsenalu, to trzeba być w stroju przebranym. Kopało się na podwórkach z kolegami. W pewnym momencie przyszło tak, że tutaj z syna na ojca przyszło, że no chodźcie z nami pograć. Na początku wchodziliśmy na 2 minutki, 3 minutki, minutkę na sam koniec. No później wspieraliśmy już ze względu, że też grali przeciwko drużynom, co byli naprawdę młodsi od nich. No i pomagaliśmy im w tych cięższych momentach. Oni nas wspierali, pomagali nam, pokazali nam jakieś takie, można powiedzieć, knify piłkarskie. No i tak jakoś zaraziło się tą pasją. No mój synowi najstarszemu, który ma 15 lat, to udało się już parę meczy zagrać. Moim zdaniem przede wszystkim wystawa skierowana do młodszej grupy, żeby widzieli, czym jest pasja, koleżeństwo, no takie podstawowe rzeczy, jakie są w piłce nożnej. Po prostu wszystko jest spisane. Panowie, którzy to tutaj wszystko zrobili z muzeum, zrobili to kapitalnie, poukładali to wszystko. Ja pomagałem, starałem się pomagać po prostu, co pytali, co jest ważne. A tak, no co, cała historia od początku, zaanotowane mecze, zwycięstwa, porażki, remisy i tak dalej, nie? Wystawę można zwiedzać od wtorku do piątku od godziny 8 do 15.30 na ulicy Powstańców Śląskich 3. Jest to darmowe zwiedzanie. Również zapraszamy w soboty od godziny 10 do 14.00.